Jeżeli jesteś między 18 a 25 rokiem życia, to ten film jest przede wszystkim dla Ciebie, ale jeżeli nie, to również posłuchaj. Bo jakbym miał dać Ci jedną radę, którą mógłbym powiedzieć każdemu, kto właśnie jest w tym wieku, między 18 a 25 rokiem życia, to jest zrób zajebistą formę. I właśnie w tym filmie przedstawię Ci 5 powodów, dlaczego jest to istotne i dlaczego ma to ogromny wpływ w ogóle na całe Twoje życie. I mówiąc o zrobieniu formy, nie chodzi mi tutaj typowo o formę taką, wiecie, nie wiem, startową, że macie iść, nie wiem, do, na, na plażę, e, macie startować w zawodach sylwetkowych. Tylko chodzi tutaj o generalnie formę sportową, czyli chodzi o to, żeby się zaangażować w jakąś formę aktywności. No, bardzo mocno. I ja zapisałem się na siłownię w momencie, gdy poszedłem na studia. Czyli miałem wtedy 19 lat i w wieku 19 lat pierwszy raz poszedłem na publiczną siłownię i zacząłem tam trenować. No i jak się okazało, po no już teraz 12 latach, jest to mój sposób na życie po prostu. Chodzi mi o to, że samo zapisanie się na siłownię spowodowało tyle rzeczy w moim życiu, że tak się ono ułożyło, nie inaczej. I to tak naprawdę zdecydowało o tym, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Gdyby nie siłownia, nie mam pojęcia, co bym robił w życiu. Pierwszy powód, dlaczego właśnie powinieneś to zrobić w tym wieku, to jest to, że twój organizm jest w piku swojej formy. W sensie, on nigdy już nie będzie tak dobry, żeby właśnie być aktywny. Niż właśnie w tym wieku. Dlatego, że powiedzmy, do tego 18 roku życia my dojrzewamy, rozwijamy się. Potem właśnie mamy takie kilka lat, w których jesteśmy w szczycie swojej sprawności i potem niestety, ale jest coraz gorzej. Czy po 25, czy po 30 roku życia. I tu oczywiście ktoś może powiedzieć, że no dobra, ale ja na przykład zrobiłem życiową formę w wieku 30 paru lat, że nigdy lepiej nie wyglądałem niż w wieku 30 paru lat. Tylko że zapominają o tym, że jakby zrobili to wcześniej to by wcześniej było jeszcze lepiej. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli ktoś dopiero po 30 na zaczął, super, nie, mega, jakby zajebiście, jakby to jest istotna rzecz i w ogóle nasze zdrowie, e, nasza forma fizyczna powinna być priorytetem w każdym naszym wieku, e, nie tylko w tym 18-25, ale chodzi o to, że wtedy my mamy po prostu szczyt swoich możliwości. Bo jeżeli spojrzymy na przykład na olimpijczyków, na średni wiek olimpijczyka, to jest to właśnie między 20 a 30 rokiem życia, w zależności oczywiście od formy uprawianego sportu, bo na przykład wśród pływaków jest to raczej ten niższy próg i często rekordy świata są widziane przez 18-19 latków, a w innych sportach z kolei może być tak, że między 20 a 30 rokiem życia nie będzie aż takich różnic. Niemniej jednak trzeba właśnie pamiętać o tym, że olimpijczycy to są osoby, które właśnie mają między 20 a 30 rokiem życia, co idealnie pokazuje, że wtedy to jest najlepszy wiek na to, żeby być najlepszy w ogóle w życiu. Bo wiecie, teoretycznie rzecz biorąc, to osoba, która uprawia jakiś sport przez 30 lat, powinna być lepsza niż ktoś, kto uprawia sport przez 10 lat. Nie? Czyli osoba 40-letnia z 30-letnim stażem powinna być lepsza od 30-latka z 10-letnim stażem, ale tak się nie wydarza, po prostu. Tak nie jest, dlatego że właśnie mamy ograniczenia naszego organizmu ze względów fizycznych, ale nie mamy ze względów umysłowych. W sensie, nasz umysł, nasz mózg. Nie pracuje gorzej z po 30 rokiem życia, po 30 roku życia. On tak naprawdę pracuje tak samo, bo z kolei, jeżeli spojrzymy na średni wiek noblistów, to jest to między 55 a 60 rokiem życia. Czyli w momencie, gdy jesteśmy młodzi, to jest idealny moment na to, żeby. Naszym priorytetem bardziej była powiedzmy nasza sylwetka, nasze ciało, nasze możliwości fizyczne niż nasze możliwości umysłowe, bo na nich po prostu jeszcze jest czas. I po prostu, jeżeli masz między 18 a 25 czy 30 rokiem życia, to będziesz się lepiej regenerować, będziesz miał mniejsze szanse na kontuzję, szybciej w ogóle będziesz osiągał pewne wyniki i szybciej ci to po prostu będzie szło. Jeżeli nie miałeś wcześniej doświadczenia z żadnym sportem, to tym bardziej powinieneś zacząć. Drugi powód jest to, że co masz lepszego do roboty? Bo właściwie większość osób w tym wieku to są osoby, które nie mają zbytnio raz doświadczenia życiowego, dwa zobowiązań. Dlatego, że no, większość osób w tym wieku raczej nie ma kredytu, nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma jakichś właśnie nie wiem problemów na głowie, więc mają po prostu dużo więcej czasu, że nie ma co ukrywać, że większość Osób w tym wieku to są osoby, które albo jeszcze studiują i to jest wszystko, co robią, ewentualnie pracują i studiują. I to jest wszystko, co robią i może to się wydawać w, w tym momencie, że ktoś, nie wiem, na przykład studiuje dziennie i jeszcze pracuje, znaczy studiuje na studiuje, na weekendy zaocznie pracuje i że to jest Bóg wie ile, ale zobaczycie, że potem będzie gorzej. W sensie jak pójdziecie do roboty i będziecie starsi, to będziecie mieć jeszcze mniej czasu, więc macie naprawdę sporo czasu, że to, że ktoś studiuje i pracuje jednocześnie, to nie jest jakiś, nie wiem, że trzeba mu się kłaniać i robić coś po prostu ekstremalnego. I chodzi o to, że można się po prostu temu bardziej poświęcić że jest większa szansa, że osoba w tym wieku będzie miała czas na przykład, żeby codziennie przez godzinę czy półtorej godziny uprawiać sport, niż osoba, która na przykład właśnie ma 30 lat, 30 parę, ma robotę, ma rodzinę, ma dzieci, ma nie wiem jakiegoś psa yy, i że generalnie ma dużo mniej czasu. Dla siebie. Już nie wspominając o tym, że znowu gorzej się regeneruje, możliwe, że też ma mniej snu, więc po prostu jest w gorszej pozycji do tego, żeby się temu poświęcić. A właśnie o to w tym chodzi. Bo ja mówię w tym filmie nie o tym, żeby trenować dwa albo trzy razy w tygodniu, tylko ja mówię o treningach 5 do 7 razy w tygodniu. Trzeci powód to jest to, że na zapisanie chociażby na siłownię, sztuki walki, czy jakikolwiek inny sport, sprawia, że robisz mniej głupich rzeczy. Bo spójrzmy na to tak: jeżeli ktoś na przykład uprawia sport i naprawdę się temu poświęci, jak, jakaby to nie była dyscyplina, to tak. Będzie mniej imprezował, bo będzie brał pod uwagę to, że na przykład następny dzień jest trening i że ten trening musi być dobrze wykonany, bo będzie wkręcony w ten sport, więc jakby to samo ze sobą pójdzie. Będzie się lepiej wysypiał, bo raz, że będzie po prostu zmęczony, więc nie, nie będzie miał siły i ochoty, żeby nie wiem, siedzieć po nocach albo gdzieś się szwętać, tylko po prostu pójdzie spać. Trzecia sprawa jest to, że ludzie, którzy uprawiają sport z automatu, trochę bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą, więc po prostu będziesz się lepiej odżywiał, będziesz Bardziej ograniczał czy nawet unikał alkoholu czy wszelkich używek. Więc samo to, że ty się poświęcisz jakiemuś, jakiejś aktywności, sprawi, że po prostu będziesz miał mniej czasu i ochoty na robienie głupich rzeczy, które do niczego Cię nie zaprowadzą i niczego dobrego dla Ciebie nie robią. Po czwarte, to budujesz dyscyplinę. Dlatego, że każdy, kto poświęca się sportowi, właśnie wie ile to kosztuje. Wie, że na przykład idzie na trening mimo, że go coś boli, mimo, że mu się nie chce, mimo, że jest zimno, mimo, że się nie wyspał, czy cokolwiek takiego. Po prostu idzie i właśnie robi rzeczy, które są niekomfortowe, łącznie z tym, że samo uprawianie sportu jest niekomfortowe w większości przypadków. Po prostu, jakby w, jesteśmy w trakcie, czy treningu siłowego, czy treningu sztuk walk, czy w trakcie biegania, to Rzadko jest tak, żebyśmy mieli przyjemność w trakcie. Ona może wynikać z jakiegoś tam bólu i z jakiejś tam satysfakcji, ale generalnie to nie jest nic przyjemnego. Wiecie, rośnie nam poziom stresu, rośnie nam poziom kortyzolu, tylko że to jest jedyny moment, w którym to jest potrzebne. W sensie, że ten kortyzol jest nam potrzebny, ta adrenalina jest nam potrzebna i to robi, robi nam dużo dobrego. Także. W momencie, gdy ty poświęcasz się właśnie jakiejś aktywności, to jesteś bardziej zdyscyplinowany. Jesteś bardziej gotowy na to, żeby odkładać rzeczy w czasie. W sensie nie, że odkładasz rzeczy na potem, tylko że odkładasz tą nagrodę na później i łatwiej ci to będzie przekuć z kolei na inne dziedziny Twojego życia, bo właśnie no, mi to chociażby pomogło, czy z budowaniem związku, czy z budowaniem biznesu. Dlatego, że w momencie, gdy ja wiedziałem, że na przykład o że poprawić na przykład bicepsy, no to muszę się poświęcić temu, muszę ileś tam czasu trenować, muszę trzymać dietę i na przykład za pół roku zobaczę rzeczywiste efekty. I tak samo było z biznesem. Wiedziałem, że od razu nie będzie tych efektów, tylko ja muszę sobie na nie zapracować. Tak samo w związku, wiedziałem, że trzeba się postarać, żeby na przykład się coś układało. Więc ja całe, całą tą dyscyplinę, którą rozbudowałem na siłowni, której wcześniej nigdy w życiu nie miałem, Zacząłem przenosić na inne dziedziny życia, i się okazało, że w każdej dziedzinie życia te, że te cechy i te umiejętności po prostu dają efekty. I ostatni punkt to jest to, że po prostu będziemy mieć łatwiejsze życie. Tak generalnie, dlatego że będziesz zdrowszy, będziesz mniej chorował. Jak będziesz mniej chorował, no to wiadomo, że nie będziesz na przykład odpuszczał dni w pracy, nie będziesz musiał brać chorobowych, cokolwiek takiego. Będziesz się lepiej ze sobą czuł, będziesz bardziej pewny siebie, będziesz atrakcyjniejszy, będziesz ciekawszy dla innych ludzi, bo w ogóle łatwiej będzie ci poznać innych ludzi ze względu na to, że już masz jakieś zainteresowanie, więc zarówno możesz poznać osoby, które mają podobne zainteresowania i uprawiają na przykład podobny sport, ale też osoby, które tego nie robią, również to może ich zaciekawić, bo na przykład właśnie. Poznają kogoś, kto nie wiem, biega 4-5 razy w tygodniu i nikogo takiego wcześniej nie znali, albo nie wiem, zna jedną czy dwie osoby, więc już jesteście z czymś kojarzeni i dużo łatwiej wam jakieś znajomości zdobyć, no i też właśnie jest coś takiego jak efekt aureoli, że my osobom, które są w czymś dobre, przepisujemy właśnie efekt aureoli, czyli wychodzimy z założenia, że oni są też lepsi w czymś innym. W sensie, że jeżeli ktoś na przykład jest zdyscyplinowany, chodzi na siłowni, dobrze wygląda, to my od razu z automatu będziemy Uważali, że na przykład, jeżeli się w czymś specjalizuje, ma jakąś pracę, to również jest z tym lepszy. E, łatwiej jest zdobyć partnera, po prostu. Jakby nie ma co ukrywać, że my patrzymy na wygląd. Nie jest on najważniejszy, ale jest ważny. I jest to coś, co zwraca jakby pierwszą uwagę. I w momencie, gdy uprawiasz jakiś sport, to będziesz lepiej wyglądać, po prostu. Jakby będziesz lepiej wyglądać niż nie, nie, nie uprawiając tego sportu. Także aktywność fizyczna ułatwi ci po prostu wszystkie inne rzeczy w życiu, sprawi, że będziesz robić właśnie mniej głupot. I w ogóle będziesz mógł się temu poświęcić. I właśnie niedługo wypuszczam program dla mężczyzn, który prócz tego, że będzie planem na siłownię, to też właśnie będą w nim zawarte rzeczy, które wpłyną na inne dziedziny życia, bo prócz tego, że w tym e-booku znajdziesz sam plan treningowy z, z filmikami instruktażowymi tak dalej, to też znajdziesz właśnie inne rzeczy, o które warto zadbać tak, żeby przez następne 90 dni po prostu się zmienić, żeby po prostu się zmienić najlepsze. Wiecie, teraz mamy zaraz koniec roku i zaraz się zaczął postanowienia noworoczne, tylko po co czekać? po co do 1 stycznia, czy do 2 stycznia, bo 1 jeszcze będziesz leczył kaca, jak można zacząć już teraz. Więc jeżeli chcesz dostać 30% zniżki na ten program, to zapisz się przez link w bio, w sensie pierwszy link, jaki będzie w opisie, a także w podpiętym komentarzu, to dostaniesz właśnie 30% zniżki na ten program i ten program jest zarówno dla osób, które w ogóle nigdy nie były na siłowni i to będzie na przykład ich pierwszy raz, jak i dla osób, które trenują 2, 3 czy nawet 5 lat, dlatego, że tam będzie kilka planów treningowych na zarówno 3, 4 dni, 5 dni i nawet 6 dni. Więc nie znajdziesz tam jednego planu treningowego, tylko cztery plany treningowe, właśnie w zależności od tego jak bardzo chcesz się temu poświęcić, jak bardzo jesteś zaawansowany w tym co robisz. A jeżeli uprawiasz już sport, to daj znać w komentarzu, jak sport zmienił twoje życie, jak pozytywnie wpłynął na twoje życie, co się właśnie stało innego Cokolwiek. Po prostu czekam na Wasze historie w komentarzach. Myślę, że to zmotywują inne osoby, które będą to czytały, bo jednak ta motywacja jest potrzebna, jednak jest taki potrzebny kop do działania, że ktoś coś zrobił i inne osoby też będą w stanie to zrobić. To było tyle na dzisiaj. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku.